Witam na moim kanale. Jak widzimy, to są kadry z filmu Stanleya Kubricka Ice White Shot*, Oczy szeroko zamknięte. Film pokazywał historyjkę, jak ludzie zostali omotani przez satanistyczny kult. Po tym filmie Stanley Kubrick został zamordowany. Ten film od razu został ocenzurowany. Oryginalna taśma zaginęła. Co najmniej pół godziny zostało ucięte z tego filmu. I film, który został puszczony dla publiki, który nazywano Stanley'a Kubricka Eyes Wide Shut, to tak naprawdę nie jest jego filmem. To jest ocenzurowany film Stanley'a Kubricka Oczy Szeroko Zamknięte. Dlaczego pokazuje. Na moim kanale, na początku tego filmu, te kadry z tego filmu. Ponieważ ten film tak naprawdę pokazuje prawdę. Ten odcinek na moim kanale będzie o satanistycznym kulcie, który działał do niedawna i którego proces kryminalny teraz, teraz, właśnie teraz trwa w kwiecień 2019. Ja wiem, że wy w Polinie nie macie informacji o tym, ale bydło się przecież nie daje informacji. Dlatego ja wam to dam, ponieważ informacja to jest siła. Czy uwierzylibyście mnie, jakbym wam powiedział, że to był satanistyczny kult działający w elitarnych sferach, do którego należały. Aktorki Hollywood, do którego należały żydowskie multi multi milionerki bajączko bogate kobiety, do którego należała między innymi też córka prezydenta Meksyku. Prawdopodobnie nie. Dlatego powiem na początku tego mojego filmu dokumentalnego, że Wszystkie źródła, które użyłem w tym filmie, są główne media. Media amerykańskie, jedno źródło to media z Izraela, które sobie bardzo chwalę i uważam, że media z Izraela to są najlepsze media na świecie. To jest Smallville. Smallville to był taki popularny show telewizyjny w Ameryce i później puszczony na świat. Gdzie fabuła była taka, że byli młodzi ludzie, i jednym z tych młodych ludzi był właśnie Superman, który jeszcze nie dorósł. I perpetuje. Dlaczego pokazuję ten kadr z tego telewizyjnego show? Ponieważ ludzie z tego show, aktorki, są bardzo, bardzo, bardzo zamieszane w kult satanistyczny. Kult satanistyczny NXIVM. Oni to czytają, Nexium. To jest oficjalna strona internetowa ich, która jeszcze istnieje. Ostatnia wiadomość na tej stronie jest taka. Ważna wiadomość do naszych członków. To jest z, głęboką, z głębokim smutkiem. Musimy Was poinformować, że zawieszamy NXIVM ESP. Wykłady, wydarzenia i klasy. Do nas do późniejszego zawiadomienia. NXIVM to jest korporacja, której misja jest, żeby wzbić ludzki awareness. Świadomość, żeby ulepszyć ludzką świadomość żeby stworzyć etyczną, humanitarną cywilizację. I celebracja tego, co, lu, co robi z nas ludzi. To jest Kifranier. W normalnym wydaniu Kifranier. I satanistyczny Jezus Kifranier. Kifranier to jest właśnie Założyciel kultu, oficjalnie korporacji biznesowej, Nexium. To jest artykuł o i robię ten film bardzo późno w nocy, bo to jest fascynujący temat, chcę wam go dać jak najszybciej. International Business Times. Kifranier, Ranier, ile on jest warty? Spirytualny lider który jest oskarżony o pornografię z dziećmi. Artykuł jest trzeci miesiąc, czyli marzec 14, rok 2019. Od, od, rok, od 1990 dekady grupa Envixium miała prawie 16 tysięcy członków którzy brali udział w tych kursach, klasach, które ta korporacja oferowała ludziom. Rok 2018. Kifranier jest warty przynajmniej 2,5 miliona dolarów. To jest timeline, czyli miesiąc po miesiącu, rok po roku, o co tutaj w ogóle chodzi. Artykuł z kwiecień 10, 2019. Oktober 17, 2017 oktober to jest październik, 2017 rok. New York Times opublikuje expose o satanistycznej organizacji i rytuałach branding. Branding, co to jest brand, już służę i tłumaczę, to jest marka. Brand to się robi na krowy, na bydło, jak mamy krowę. Jesteśmy farmerem, rolnikiem i chcemy żeby udowodnić, że to są nasze krowy, że nam nie ukradli. To zwyczaj jest w Ameryce taki, że bierzemy rozżarzony taki pręt. Na końcu prętu jest znaczek naszej prywatnej korporacji czy naszego, jak jesteśmy rolnikiem. Na przykład jak nazywasz się Marek Kidrański, to twój mark będzie MK na przykład i ten rozżarzony pręt przytykasz do krowy, żeby każda bydło, każda krowa, która jest Twoją własnością, była oznakowana. Tak samo tutaj to działa. Oni brandowali kobiety. Więc, oktober 18 2017, New York Times publikuje expose. Inwestygacja satanistycznego kultu. Aktorka Sara Edmondson. opowiadała o swoim doświadczeniu w NWixexxium, powiedziała, że Lauren Salzman, która była taką rokową gwiazdą w tej grupie, zrekrutowała ją w sekretną organizację, która była organizacją w organizacji Nexium. Czyli przykrywka była, że to była organizacja normalna, daje kobietom różne kursy, żeby ulepszyć im psychikę, żeby pokazać, tak, dziewczyna, jesteś fajna, a w środku tej organizacji była sekretna organizacja. Nazywała się DOS. O czym później? Sara Edmondson, aktorka, powiedziała, że ona była slave. Slave to jest niewolnica. Musiała tekstować przez telefon swojego master, swojego mistrza codziennie rano i w nocy, jak, jak ją tresowali, albo była karana. Kary na przykład to było coś takiego, że forced, feast, forced fasting, czyli kazali jej nie jeść. Ona powiedziała też, że ta organizacja miała branding rytuał, branding to już tłumaczyłem o krowach. Niewolnice były. Kauteryzowane inicjałami Ranier na swoim ciele. Marzec 27, 2018. FBI aresztuje i oskarża Kif Ranier. Kif Ranier uciekł do Meksyku. Jak, jak The Times opublikował tą historię jego, on został aresztowany w Meksyku. Marzec 28, 2018. Aktorka z serialu Smallville. Krystyn Kreuk rekrutowała kobiety do kultu. Jedną z tych rekrutantek do tego kultu była aktorka Krystyn Kreuk, która jednak się broni i mówi, że nie, nie, nic takiego nie robiła. Kwiecień 20, 2018. Aktorka ze Smallville, Alison Mack, jest aresztowana i oskarżona o sex trafficking, przemycanie kobiet. I forced labor, zmuszanie do pracy. Do jakiej pracy zmuszali te kobiety? No właśnie. Maj 30, 2018, aktorka Alison Mack wytłumaczyła, jak działa DOS. Żeby wejść w grono tych elitarnych niewolnic, powiedziała, że Niewolnice te kobiety musiały bardzo mało jeść, bardzo mało kolorii. Musiały być humiliation, musiały być upokorzone. I na końcu był rytuał, właśnie branding, gdzie rozżarzonym prętem na ich ciele były. Ry dane na całe ich życie, inicjały Raniera, że są bydłem, że są własnością jego. July. Lipiec, 24. Claire Bronfman, multimilionerka żydowska. Będzie o tych wszystkich ludziach za chwilę. Nancy Saltzman, córka Lauren Saltzman i Kathy Russell. Aresztowane. Oskarżone o racketeering. Racketeering to jest kęciarstwo, spisek haraczy. W Ameryce jest coś takiego, że jak nie mogli, w Ameryce policjanci, zanim to prawo się stało prawem, zanim stworzyli to prawo, to mieli problemy z prosekucją, z oskarżaniem mafiozów, ponieważ oni, się, oni pożyczali ludziom pieniądze i mówili, że to jest absolutnie legalne. I nie mogli udowodnić, że mafiozi zmuszali ludzi do spłat tych rzeczy, tych pożyczek, na niesamowite bająckie procenty. Oni powiedzieli, że no przecież mamy kontrakty, to jest wszystko legalne. Dlatego wyszło, Dlatego wyszło prawo o rakietering. Rakietering to jest kanciarstwo, to jest zmuszanie, okantowanie ludzi i zmuszanie do pracy, do niewolnictwa, do tak naprawdę. No, kantowanie. I tu jest właśnie powiedziane, że Claire Bronfman, Nancy Salzman i jej córka, Claire Bronfman to jest ta multimilionerka żydowska, o tych wszystkich ludziach za chwilę będę mówił. Oskarżyciele powiedzieli, że wszystkie te cztery kobiety rekrutowały i robiły grooming. Grooming to było w moim poprzednim filmie. Grooming to znaczy, że oswajamy, a tak naprawdę to w United Kingdom było o tym, jak oswajają w cudzysłowie młode dziewczynki białe pakistańczycy w Rotterham i tak dalej. Kto tego filmu nie ogląda u mnie, to dlaczego, kurde, tego nie obejrzeliście jeszcze? Bo w Polsce to jest w ogóle nieznane, że setki tysięcy białych dziewczynek było nie tylko gwałconych, to to, 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 gwałconych, to, to jest małe piwo, one były oswajane, czyli były gwałcone codziennie, co, co tydzień, a jak matki w United Kingdom szły do policji, to powiedzieli im, że są rasistki i te matki aresztowali, a nie tych pakistańczyków, co zmuszali te ich dzieci do seksu. Tak samo tutaj. Te kobiety rekrutowały inne kobiety do tego kultu. Używały harassment, czyli znęcały się, zmuszały oraz używały abusive litigation, czyli szły do sądu i straszyły im, że jak tego nie zrobisz, to pójdziemy do sądu i zaskarżymy cię. Nancy Salzman przyznała się do winy. Powiedziała, że ona szpiegowała kobiety, które były członkami Nexium. Powiedziała też, że kazała zniszczyć kasetę wideo, na której było dokumentowane Kifraniera Nauki. Chcę wam powiedzieć, że jestem winna, że w, y, mówię do sądu, że jestem winna, ponieważ jestem faktycznie winna. Powiedziała szlochając. Akceptuję, że te rzeczy, które ja robiłam, to nie były nie tylko złe, ale także kryminalne. Marzec 14. Raniere jest teraz oskarżony o seks z dzieckiem. Pornografia dziecięca. Seks z dzieckiem. Ranier miał seks z 15-letnią dziewczynką, która później została jego pierwszą seksualną niewolnicą. On udokumentował, czyli sfilmował seks z tą 15-letnią dziewczynką. Jest też, udowod... Jest też oskarżony o to, że kifranierniał miał pornografię z, dzie z dziećmi od 2005 do 2018. Bronfman zemdlała w czasie procesu. Marzec 27. To jest chyba 2019 już, tak? Tak, to jest 2019, przepraszam Was, jak mówiłem, 2018. Kwiecień drugi. Lauren Salzman powiedziała, że zniewoliła kobietę na dwa lata i przyznała się do winy. Dwa lata, po, dwa, lata dwa tygodnie po tym, jak Lauren Salzman została drugą osobą, która przyznała się do winy w kulcie... Satanistycznym Nexium. Przyznała się tego, że była w tym DOS. Przepraszam, dwa lata po tym, jak Laurent Salzman przyznała się do winy w tym kulcie satanistycznym, córka tej matki. Przyznała się, że była w DOS i powiedziała, że ona wiedziała o tym i intencjonalnie trzymała kobietę, która nie była nazwana, nieopublikowana jej imiona i nazwiska, od marca 2010 do kwietnia 2012. Nie wiem, czy dotarło do Was w moim durnym tłumaczeniu, ale ta kobieta trzymała w swoim domu, jak w więzieniu, inną kobietę dla swojego mistrza. Raniera, kif Raniera. Ta kobieta była niewolnicą seksualną i była trzymana przez Lauren Saltzman dwa lata w jej mieszkaniu, zamknięta. Nie mogła wyjść. Dotarło do was? Kwiecień ósmy. Aktorka Alison Mack przyznała się do winy. Biorę pełną odpowiedzialność za moje działanie. I dlatego daje do sądu decyzję o tym, że przyznaje się do winy. Guilty, Mac powiedziała w sądzie. Przyznała się, że była członkiem DOS. I przyznała się, że Blackmail szantażowała inne kobiety, żeby się zgodziły mieć seks z kifranier i żeby były członkami tego kultu. To jest Kristin Kreuk, która była jedną z tych aktorek. W Smallville. Ona teraz nie przyznaje się do winy, że ona rekrutowała kobiety, żeby były niewolnicami w tym kulcie. To jest artykuł o aktorce ze Smallville, Krystyn Kreuk, która nie przyznaje się do winy. Marzec 29, 2019. Napisała na internecie wiadomość, że miała minimalny kontakt z tą organizacją i w ogóle nie przyznaje się do winy. Oskarżenia, że byłam w, tym, w, tej, w tej głównej grupie albo że rekrutowałam kobiety jako niewolnice seksualne, to jest kłamstwo, powiedziała. Jak byłam członkiem tej organizacji, nigdy nie doświadczyłam żadnej nielegalnej, żadnych nielegalnych rzeczy nie widziałam. Jestem przerażona. I obrzydliwie się czuję, że coś takiego wyszło o tym DOS. No Notabene co to jest DOS? DOS to jest akronim, skrót. Dominant over submissive. Dominacja nad uległą. Dominacja nad uległą. DOS. Dominant over submissive. Christine Kreuk i Alison Mack z serialu Smallville. Obie były członkami kultu satanistycznego. Następną członkinią była dawna aktorka, która grała w serialu Dynasty, bardzo sławny kiedyś w Polsce, aktorka Katrin Oxenberg. Jej córka India Córka Katrin Oxenberg także była w tej organizacji, w tym kulcie. To jest Sara Edmondson, o której już powiedziałem. Tak ta kobieta wygląda. I tutaj są główni gracze w sprawie przepraszam, NXIVM, gdzie kobiety były niewolnicami seksualnymi. To jest Keith Rainier. To jest aktorka Alison Mack z 2018. Artykuł jest The Time. Kwiecień 12 2019. W tym tygodniu aktorka ze Smallville, Alison Mack przyznała się do winy w racketeering. Już tu macie, co to jest. To jest po jak New York Times opublikował ekspozę, FBI aresztowało kifaniere w Meksyku. Organizacja, organizacja założona w 1998 roku. 16 tysięcy ludzi. To jest Alison Mack. Serial Smallville. Rekrutantka do kultu. Rekrutowała kobiety, że były niewolnicami. To jest Nancy Salzman. Nancy Salzman była dawną psychiatryczną nurse, pielęgniarką. Ona razem z Keith Runier założyła organizację Nexium i była prezydentem tej organizacji. Członkinie, bo to same kobiety były, czyli kobiety, które były w tej organizacji, musiały ją nazywać prefekt. Prefekt. Jak Ranier i Max zostali aresztowani, FBI wdarło się do domu Salzman. Agenci FBI wzięli 523 tysiące kasz, gotówki. Parę miesięcy później została aresztowana. Marzec przyznała się do winy. Powiedziała, że kradła e-maile, adresy oraz hak hakowała haker. E-maile i passwordy, czyli hasła, oraz, w, oraz kazała wymazać wideo, które udowadniało, że Ranier robił rzeczy nielegalne. To jest Nancy Salzman. To jest jej córka, Lauren Salzman. Ona była w executive board tej organizacji, ponieważ to była oficjalnie korporacja. Lauren Salzman widziała na własne so, oczy tak naprawdę oversaw, to jest dowodziła ceremoniami branding. Już nie muszę tłumaczyć. Muuu! No właśnie. Rozrzeżony pręt i kobiety. Przyznała się do winy. Lauren Salzman, jak przyznała się do winy, przyznała się też, że trzymała swoim... Mieszkaniu, kobietę, która była trzymana tam jako więzień przez dwa lata. Claire Bronfman, bajowsko bogata żydówka amerykańska, członkini Nexium. Ona jest z Seagram, likier korporacja. bardzo dużo pieniędzy wydała, żeby zastraszyć ludzi. I ci, którzy krytykowali ten kult satanistyczny, właśnie ta żydówka Claire Bronfman, ona wzięła adwokatów i finansowała ich, żeby robili losu, pozew sądowy, tych ludzi, których oni uważali za wrogów Nexium. Musiała zapłacić 100 milionów dolarów, żeby nie siedziała w więzieniu, ponieważ w Ameryce jest taki, yy, taka rzecz, że jeżeli jesteś aresztowany i sąd pozwoli ci na to, że możesz wyjść z więzienia do tw czasu twojego procesu, musisz dać tak zwany bond. I bond to są pieniądze dajesz, żeby nie siedzieć w więzieniu, ponieważ nie jesteś winny, dopóki nie udowodnią ci winy w sądzie, w procesie sądowym. Yy, ale jak jesteś bandytą. To możesz do wyboru, jak jesteś aresztowany, to masz do wyboru, jeżeli sędzia da ci taki wybór, bo często nie daje, albo będziesz siedział w więzieniu do czasu twojego procesu, albo jeżeli masz na to pieniądze i sędzia na to pozwoli, wydasz swoje pieniądze, żeby nie siedzieć w więzieniu i nie możesz wychodzić z swojego domu czasami, nie możesz opuszczać stanu, nie możesz latać samolotami. I musisz czekać na swój proces sądowy, dopóki się nie stanie. Więc ona zapłaciła 100 milionów dolarów bond, żeby nie siedzieć w więzieniu i czeka na swój proces. To właśnie ona zemdlała w procesie sądowym. Musieli ją... Pogotowie przyjechało i ją wzięło do szpitala. ma 40 lat oczywiście zaprzecza wszystkiemu. Kafi Russell Ona była księgową, księgową organizacji, aresztowana, oskarżona o rakietering czyli kanciarstwo. oskarżona między innymi o to, że Russell razem z Kifranier przemycała ludzi z Meksyku, żeby miał więcej niewolnic. Następny artykuł, marzec 15, 2019. Proces sądowy lidera kultu satanistycznego Nexium trwa. I tu jest powiedziane, znowu Nancy Salzman powiedziała, że: No, zatraciłam głowę, jak weszłam do tej organizacji. Szpiegowałam na tych, co uznawaliśmy za wrogów organizacji. Przyznaję się, no i znowu przyznaję się, że to, co zrobiłam, to nie było nie tylko źle, ale także kryminalne. I to jest syracuse.com Teraz jest New York Post Prima prilis. <laughs> 1 kwiecień 2019 Nexium, członek Nexium przyznaje się, że Traktowała kobietę jako nie, miała niewolnicę w zamkniętym pokoju na 2 lata. Członek Nexium, który się przyznał do winy, powiedziała w sądzie, że miała swoją personalną niewolnicę, która była zamknięta na dwa lata w jej mieszkaniu. Było mi wiadomo o tym i intencjonalnie trzymałam Jane do 4. Jak nie w Ameryce jak jest ktoś w takiej sprawie zamieszany i nie chcą wydawać ludzi szczególnie jeżeli ten człowiek jest nieletni to nie chcą powiedzieć imienia i nazwiska do prasy i mediów więc wtedy mówią Jane Doe a jak jest mężczyzna to jest jak kobieta jak jest mężczyzna i coś coś takiego to wtedy powiedzą John Doe więc to jest nieznana kobieta numer 4 ja wiem kto ta kobieta jest Trzymałam tę kobietę w moim domu w północnym dystrykcie Nowego Jorku, powiedziała Laurence Salzman do federalnego sędziego Nicholas Garaufis w bruklińskim federalnym sądzie. Salzman powiedziała sędziemu, że trzymała tę kobietę jako zakładnika od marzec 2010 do kwiecień 2012. I powiedziała jej, że ją deportuje do Meksyku, jeżeli nie będzie pracowała tak jak ona i inni z tej organizacji jej każą. Daily Mail Nexium, lider kultu, Kifranier, miał seks z 15-letnią niewolnicą, jak miał 48 lat. Kobieta była zamknięta w pokoju na 2 lata. Kiedy nie chciała z nim spać. Także aprobował incest. Przepraszam. Incest to jest kaziroctwo. Artykuł o nim. Artykuł o dos. Dominant over submissive. Następny artykuł. To jest Anna Cristina Fox. To jest jej tatuś, były prezydent Meksyku Vincente Fox. Tak jest. Ona także była członkiem tego kultu satanistycznego. To jest Forbes. 2003 rok. Anna Christina Fox, córka meksykańskiego prezydenta. Teraz ze wszystkich mediów zostało to wymazane, że Anna Christina Fox była członkinią tego kultu, że należała do tego kultu satanistycznego, A wszystkie media zostały wymazane. Bardzo ciężko mi to było znaleźć, nie na jakimś blogu, czyli w normalnej prasie amerykańskiej. Głównej właśnie ten fakt, że Anna Christina Fox, córka prezydenta Meksyku, była członkinią tego kultu. Ale znalazłem. To było bardzo trudne. Ta informacja została wymazana z internetu. Więc tutaj mamy prawdziwy Sforbs. To jest w miarę liczącą się organizacją medialną. I mamy tutaj to potwierdzenie tego faktu. W końcu idziemy do Alison Mack. Alison Mack z serialu Smallville rekrutowała niewolnicę do kultu. Aktorka telewizyjna Please Guilty, czyli przyznaje się do winy w Nowym Jorku w grupie z Nowego Jorku Sex Trafficking. Chyba nie muszę tłumaczyć, co to jest Sex Trafficking. Aktorka telewizyjna Alison Mack przyznała się do winy w poniedziałek, a artykuł jest kwiecień 8 2019. Przyznała przyzna się do zarzutów, że manipulowała kobiety, żeby te kobiety zostały sex slaves, niewolnice seksualne. Dla grupy, dla tego lidera tej grupy. spiritualnej grupy religijnej. Mack, która ma 36 lat, płakała, szlochała, wept. Jak się przyznała do swoich, do swoich występków kryminalnych i przeprosiła wszystkie kobiety. Ja wierzyłem, że Keith Raniere jego intencje były, żeby pomóc ludziom, i myliłam się. Jej główna rola była właśnie w serialu Smallville, gdzie grała właśnie Supermana, przyjaciela. Mac powiedziała, że pod dyktando, pod dyrekcją Raniera, wzięła, uzyskała kompromitujące materiały, kompromitujące informacje i zdjęcia, images dwóch kobiet, które nazwała collateral. Collateral to jest zabezpieczenie. I oni nazywali te dwie kobiety zabezpieczenie, kolateral w tej grupie. I powiedziała, że jak nie będą, że da te materiały do publiki, opublikuje te materiały, te zdjęcia oraz te kompromitujące materiały, jeżeli te kobiety don't perform, perform, to znaczy wykonać, jeżeli te kobiety nie wykonają tak zwanych aktów miłości, acts of love, i ona się tego przyznała. Powtórzę, aktorka z Hollywood uzyskała kompromitujące materiały na dwie kobiety, i powiedziała, że jak te kobiety nie będą wykonywać aktów miłości w jej kulcie, to ona opublikuje te materiały. Grim. Ponura realność kultu Envixium aktorki Alison Mack. Z Kosmopolitan. Yahoo News. Kwiecień 9. Aktorka telewizyjna Smallville Alison Mack przyzna się do winy. 2017, prasa, media publikują pierwsze sensacyjne fakty o kulcie satanistycznym. Sara Edmondson powiedziała, że ona i jej ci, co podążali za nią, byli brandowani. No już nie będę mówić, co to jest, wszyscy wiecie, bo możecie sobie wyobrazić. Kult kazał tym kobietom dawać. Foto, jak, foto nude, czyli żeby nagie foty dali im. Dlaczego te kobiety były zmuszane, żeby dawać kompromitujące materiały o sobie? No, żeby mieć haczyk na nie. Te kobiety dobrowolnie to dawały, w cudzysłowie dobrowolnie. No i tu jest właśnie potwierdzenie tego. To jest Kosmopolitan. Powinienem nie dać na Yahoo News, tylko z Kosmo. Ale widzimy, to jest Kosmopolitan magazyn, który także jest publikowany w Polsce. I założę się, że Kosmopolitan Polska nie pokazał takich wiadomości wam, prawda? I tutaj mamy właśnie satanistycznego Jezusa, Kifraniera. To jest Alison Mac bardzo przyjemna mordka. Wpadła w satanistyczną siatkę. Publikacja reportuje, także Cosmopolitan Magazine reportuje, że bizneswoman, business kobieta i główna dowodząca N Nexium Executive Barbara Boucher, która odeszła od grupy w 2009, robiła tak zwane pushing, czyli pchała to Nexium do Vancouver, do kanadyjskiej filmowej i telewizyjnej community. Czyli do środowisk aktorów i aktorek, szczególnie w Kanadzie, Barbara Boucher pchała ten kult rekrutowała aktorki do tego kultu. Tak naprawdę to Bushi zrekrutowała i tak naprawdę zaczarowała Alison Mack, to aktorkę. Powiedział dawny kolega Alison Mack. Przez trzy lata musiałem słuchać, jaka wspaniała Barbara Bushi jest i jaka ona jest wspaniała biznesmenka. Alison Mack. Bardzo chciała być silną kobietą, biznes, kobietą, bizneswoman i mieć tak taką mentorkę. I tak została zrekrutowana. I teraz przyznała się do winy. Alison Mack rekrutowała niewolnice seksualne do kultu. Ci, co byli w środku Nexium, opowiadała, jak to było naprawdę. Katarzyna Oxenberg, Katrin Oxenberg, Barbara Bushi. Możecie sobie film obejrzeć. Właśnie Barbara Bushi. A to jest następna aktorka, Katarzyna Oxenberg. Okej, okay, to jest Barbara Bushi która zrekrutowała Alison Mack, a to jest Katarzyna Oxenberg, następna aktorka z filmu Dynasty, bardzo popularnego. Córka Oxenberg, która nazwana była, jest India, też została zrekrutowana do organizacji i oczywiście wpadła w sidła Raniera. Weszła do Dominus Obsequius Sororium. Dominacja nad uległymi dos. Master over the slave women. Przetłumaczę to. Master over the slave women. Panować nad niewolnikami. Kobietami niewolnikami. Tak to jest przetłumaczone tutaj. I oczywiście jest o branding, o tym, że były zmuszane do seksu i tak i tak dalej. Ona opowiada, że ona była w tym kulcie, ale przyznaje, nie przyznaje się do winy, Oxenberg. Ona także mówi, że a, nie jest winna niczego, natomiast przez nią została zrekrutowana jej córka, która weszła jeszcze głębiej w tę organizację, właśnie do tego DOS. Dominus Obsequius Rorium. Mistrz ponad niewolnikami kobietami. Dominacja nad uległymi. To jest Nancy Salzman. Przyznała się do winy, marzec 13 2019. New York Post, główne media amerykańskie. Ona stworzyła tę organizację i była prezydentem tego kultu, tej oficjalnie korporacji. Zaczęła płakać w sądzie. Ma 64 lata. Przyznała się do winy. Powiedziała, że robiła hacking, czyli hakowała, hacker nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, e-maile i passwordy, czyli e-maile i hasła do nich szukała haczyka na kobiety, które były w tej organizacji, żeby ich zmusić do posłuszeństwa. Szukała też kompromitujących materiałów. W tej organizacji też była jej córka Lauren Salzman, którą już pokazywałem chyba. To jest perwersyjna piramidzka organizacja, Perverted Pyramid Organization. To jest Claire Bronfman, amerykańska filant filantropist. Filantropist to jest ta, co pomaga ludziom. Już to pokażę. Filantrop. Więc kto to jest? Claire Bronfman. Jest z bardzo bogatej rodziny. Ta kobieta jest bajońsko-bogata. Bronfmani to są Żydzi amerykańscy, którzy mają korporację. Korporacja nazywa się Sigram. s y -E g r a m Oni produkują alkohol na Amerykę i cały świat. Bająńsko bogaci ludzie. I tak ona też była w tym kulcie. Jest córką. Najmłodszą, Edgara Bronfmana Senior, rodzona 79 rok, ma 40 lat. To jest Claire Bronfman, następna córka Edgara, Bronf, Edgara Bronfmana, która także, czyli dwie córki, były członkiniami tego kultu też zostały złapane w tę satanistyczną siatkę. Sara i Claire Bronfman Sara i Claire Bronfman dały 65 milionów dolarów fortuny rodzinnej kif do kifa Raniera lidera tego kultu. Forbes napisał, Forbes magazyn napisał artykuł, gdzie między innymi był cytowany pan Bronfman i mister Bronfman powiedział, że Nexium to jest kult. Po tym artykule, który został opublikowany właśnie w magazynie Forbes, to jest rok 2013, Claire Bronfman, jego własna córka, przyszła do swojego ojca, multimilionera i powiedziała, że on nie ma prawa krytykować tej organizacji. I kazała mu powiedzieć: Tatusiu, musisz pójść na kamerze i publicznie powiedzieć, że, jesteś, że nie miałeś racji krytykować Mr. Raniera. Oficjal z tej korporacji Sigram powiedział, że ojciec tych dwóch córek Żydówek, ten Żyd był bardzo chorzy wyglądał. Bardzo mu smutno było, że jego córka tak się z nim zachowuje. Jego córki wpadły w satanistyczną pułapkę. Jego córki poszły przeciwko własnemu ojcu, przeciwko własnej rodzinie. Wydały co najmniej 65 milionów rodzinnych rodziny, funduszy i dały to do Key Dwie siostry, Claire Bronfman i Sara Bronfman. I Sarah Bronfman której zdjęcie jest tutaj. No, to były obie zdjęcia były z Claire Bronfman. A tu jest Sara Bronfman. Tak ona wygląda. Ok? One zdradziły swoją własną rodzinę. Wydały miliony, 65 co najmniej milionów rodzinnych funduszy do Kiffa One także były złapane, te żydowskie milionerki, w pułapkę satanistyczną. To jest forward. Jedyny mój, właśnie w tym wideo, co użyję, izraelskie media. Jeszcze raz to powiem, izraelskie media są najlepsze. Nie owijają w bawełnę, mówię prosto z mostu. I jeżeli chcecie coś wiedzieć, co się na świecie dzieje, to czytajcie Harec Haare, czy Forward i żydowskie media z Izraela. Jedyne media, które warto czytać. Ok. Tytuł artykułu z Forward, który jest, z którego to jest roku, kurczę, nie pisze Pisze, kwiecień 14 2019. Dotarło do was, że to się, to się teraz dzieje, ten proces, o którym wy nic nie wiecie. Satanistycznej grupy. I to jest właśnie artykuł, jak siostry Bronfmana, siostry Bronfman, bankrolowały, czyli fundowały sekretywną grupę, i tu już nie jest mowa o 65 milionach dolarów, tu jest mowa o 150 milionów dolarów. Dwie siostry. Sara i Claire Bronfman. Przepraszam, to jest artykuł z 2017. Teraz jest kwiecień 17. <grym> Więc to jest artykuł z oktober 18, 2017. I tu jest cały artykuł o tym, którego chyba nie muszę tłumaczyć. Wystarczy, że powiem, że dały na tę organizację te dwie siostry, Bronfman, Bronfmann, 150 milionów dolarów. Skłóciły się ze swoją własną rodziną, ze swoim własnym ojcem, odwróciły się od, własnej, od własnego ojca, od własnej rodziny. Chciałem właśnie pokazać tutaj też butelki. To są właśnie ich produkty Sigram S E A G R A to są właśnie ich likiery i alkohole. Jeżeli takie kupujecie, to są właśnie rodziny Bronfmanów, prywatna firma. I te niektóre pieniądze z tego, co właśnie wyście kupowali i wujek Timo na te alkohole, to szły do satanistycznego kultu. To jest CBS News. To jest artykuł, jak Eyres, czyli ta, co odziedzicie pieniądze po tatusiu, jak ta biedna Żydówka zemdlała w sądzie. Jest cały artykuł o tym. Claire Brontman zemdlała w sądzie. Musiała zostać wyniesiona na noszach. CBS, następne główne media amerykańskie. Doktor oskarżony o branding kobiety jest pod inwestygacją. Doktor, który robił branding te kobiety jest pod inwestygacją. Kwiecień 13 2019. Doktor Daniel Roberts. Roberts, Dr. Daniel Roberts, kobieta brandowała czyli oznam, oznakowała kobiety inicjałami kifa ranier K -R. I dalej o Alison Mack i tak dalej. Artykuł z The New York Times W środku wewnątrz sekretywnej grupy, gdzie kobiety były oznakowane jak bydło z roku 2017, Żeby dostać się do tej głównej grupy, grupie w grupy, grupie wewnątrz grupy, musiały dać kobieta musiała dać swojemu rekrutow temu, co ją zrekrutował, którą nazywała master, mistrzu. To nie był kifranier. Ta kobieta musiała nazywać mistrzem kobietę, które ją zrekrutowało. Tak to działało. Więc te niewolnice służyły nie tylko kifranier, ale także służyły seksualnie nie tylko swoim mistrzom, czyli kobietom, które je zrekrutowały. Musiały dać kompromitujące materiały, takie jak fotografie, gdzie były całkowicie nagie, albo inne kompromitujące materiały. I powiedziały, że to kolateral, który jak już tłumaczyłem, kolateral, ojej, przepraszam, kolateral to jest zabezpieczenie takie. I miały powiedziane, że jeżeli zdradzi się coś się tutaj dzieje, to ten kolateral, czyli to zabezpieczenie, będzie puszczone publicznie. I dalej jest artykuł o tym, że kobiety napastowane i używane jako niewolnice, zmuszane do seksu. No i ten branding. No i ten branding. No to czas pokazać branding żeby wam udowodnić Jedna z tych kobiet pokazuje na swoim ciele branding, czyli markę. Możecie tutaj zobaczyć. Oznakowana jak krowa, jak bydło. Nie tylko ona. Tutaj macie z bliska. To jest branding. Rozżarzonym na ogniu prętem oznakowali kobiety. I dalej zdjęcia z innych kobiet. Kary, kif, ranier. Kary, kif, Nexium. Jak weszłam do kultu, i jak wyszłam? Cały artykulik. Artykuł o kobietach, które są nieznane, które nie są tą wielką śmietanką z Hollywood, nie są milionerkami, ale weszły do tego kultu. Pamiętajmy, że było 16 tysięcy ludzi. Przepraszam. 16 tysięcy kobiet, które były członkiniami tego kultu. Byłam tancerką, dopóki nie poszłam na seminarium medytacji, i moje życie odwróciło się do góry nogami. I są historyjki, jak weszły do tego kultu, jak myślały, że to jest do pomocy kobietom, self-actualization, self-help i tak dalej. To są bardzo modne sprawy, gdzie tacy guru próbują pomóc Wam wasze życie odmienić. To właśnie coś takiego też było. Medytacja. Euroweek. Coś takiego. I te kobiety opowiadają właśnie, jak to było. Że to niby była self-actualization, to niby był buddyzm, medytacja, yoga, Euroweek. I były te kobiety, które rekrutowały ich, takie przekonywujące, że René Linel, Którą, story, którą historyjkę teraz czytam, powiedziała, że nieważne jak ona wygląda, nie wiem kto ta kobieta jest, nieważne co ona mówi, to jest mój dom. I tak weszła do tego kultu. Dalej opowiada, jak wpadła, coraz bardziej wpadłała, coraz bardziej wpadała. Jej guru, ta kobieta, sedust, już tłumaczę, uwiedziła ją, czyli ta kobieta uwiedziła ją jako konsortę, jako konkubinę. I ten spirytualny teacher, spirytualny lider wziął ją jako lover, czyli jako kochankę. Ale wzięła ją jako kochankę i oczywiście wszystko, co ona robiła, to było złe. Wszystko było krytykowane. Więc, żeby wejść w dobre względy organizacji, jej guru, kobiety oraz tego lidera spirytualnego, czyli kifraniera, bo ona miała seks ze wszystkimi, którzy jej kazali mieć seks. Teraz dzisiaj będziesz miała seks z tą kobietą, a dzisiaj będziesz miała seks z Keith Jesteś Jesteś złym członkiem tej grupy. Nie będziesz. Enlightened, nie będziesz oświecona. Musisz się zmienić na lepsze. Ale ja chcę się zmienić, ja chcę się zmienić, co mam zrobić? Daj pieniądze. Daj pieniądze na grupę. Musisz się poświęcić dla grupy, musisz być cała nasza. Pranie mózgów. Bardzo efektywne. Ja wiem, że sobie nie wyobrażacie tego, jak dorosłe kobiety, jak mogą być takie tempe, takie głupie ludzie, że wejdą w coś takiego i albo nie dadzą w mordę, albo nie uciekną stamtąd. To działa dzień po dniu. To jest czysta psychologia. To są też narkotyki, to jest też dawanie do drinków różnych substancji. To jest zmiana mózgów, to jest pranie mózgów. To są MKUltra metody, między innymi. To wcale nie jest tak łatwo stamtąd się wydostać. Ja wiem, że, ale ja jestem normalny, ja nic takiego nie. Wpadłbyś. Jakbyś wpadł. Po pewnym czasie nie mógłbyś wyjść. Nawet nie wiedziałbyś, jak to się stało. Nie wiedziałbyś, dlaczego to robisz, ale byś to robił. Po prostu byłbyś pod ich działaniem. Pod kontrolą satanistów. Nawet byś tego nie wiedział. Dorośli ludzie, tak, dorośli ludzie w takie coś wpadają. Ona dopiero po siedmiu latach taką siłę woli zdobyła, że wyszła stamtąd. Następna kobieta, Sara Lionhart. Pojechała do Indii, gdzie była uwięziona przez guru. Jane Richards. Myślałem, że on jest Bogiem. Daniel Durston. On się urodził w kulcie. Okej. Okay. Dorośli ludzie. Kult satanistyczny. Okazało się, że Ice White Shut, oczy szeroko zamknięte, to jest prawda, że takie organizacje satanistyczne jak najbardziej istnieją, działają, rekrutują. Wasze żony, wasze córki trzymają kobiety przez dwa lata w uwięzieniu. Kobiety w cudzysłowie dobrowolnie są oznakowane. Szatańskimi znakami. Ale dlaczego ja nic nie wiedziałam o tym w Polinie? Dlaczego media. W... Informacja to jest siła. Bydło nie musi wszystkiego wiedzieć. Dlatego ja jestem. Film na pewno będzie miał parę tysięcy wyświetleń. YouTube pokaże, że ma sto wyświetleń. Wyświetleniami się nie przejmujcie ponieważ YouTube dusi kanał, kanał jest zaatakowany i będzie niedługo wymazany pewnie. Jak oglądacie YouTube, nie patrzcie ile jaki dany film ma wyświetleń. Patrzcie czy jest warty uwagi, czy nie. Wszystkie filmy, co mają miliony wyświetleń są główną warte. Wszystkie filmy, co mają 100, 200, 10 tysięcy wyświetleń, prawdopodobnie mają zdecydowanie więcej Wszystkim mówię do zobaczenia. Wstrząsający. Wstrząsający dzisiaj film był, prawda? Proszę was, napiszcie mi o tym, czy w Polsce było o tym głośno, czy w ogóle w polskie media o tym, w Polsce, w Polsce polińskie media o tym informowały i co myślicie o tej całej sprawie, która dzieje się teraz, kwiecień 2019. Bardzo proszę was o uwagę. I komentarze. A no może i łapkę w górę. No dobra. Wszystkim mówię do zobaczenia.